Hands up for your colors. Ostatnie przygotowania, kibice zajmują już miejsca. Zapraszamy na transmisję ze stadionu Samara Arena. Witamy Państwa i zapraszamy na relację z meczu ćwierćfinałowego finałów Mistrzostw Świata. Komentować to spotkanie dla Państwa będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przegrywający odpada, więc dzisiaj z turniejem pożegna się kolejna drużyna. Dzisiaj reprezentacja Szwajcarii zagra przeciwko biało-czerwonym. Format, w jakim rozgrywane są Mistrzostwa Świata, był wielokrotnie zmieniany. Bywało, że rezygnowano z fazy grupowej. Kilkakrotnie też po pierwszej fazie grupowej urządzano drugą, po której dopiero następowały półfinał lub od razu finał. Bywały też dodatkowe baraże o wyjście z grupy. Stadion w Samarze, noszący nazwę Samara Arena, to jeden z nowo wybudowanych obiektów. Powstał specjalnie na Mundial 2018 roku. Charakterystyczna dla tego stadionu jest ponad 60-metrowej wysokości kopuła złożona z 32 paneli. Nadaje ona stadionowi wygląd przywodzący na myśl latający spodek. Zobaczmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj Szwajcarzy. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić bramce przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w to. Sędzia odgwizduje spalonego Roberta Lewandowskiego. Tutaj naprawdę niewiele brakowało, ale niestety zawodnik znalazł się na spalonym. Behrami. Naprzeciw siebie stają dzisiaj dwie wielkie gwiazdy piłki nożnej. Ciekawe, jak zaprezentują się w tym meczu. Spodziewam się wspaniałej gry gwiazd obu drużyn. W końcu w takim spotkaniu, przeciwko takiemu przeciwnikowi, z pewnością dadzą z siebie wszystko. Atak Szwajcarów. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Piotr Zieliński. Lewandowski. Gwizdek sędziego, będzie rzut wolny.
No, tutaj sędzia niezbyt uważny albo zbyt pobłażliwy. Rzut wolny. Behrami. Lichtsteiner. Ćwierćfinały mistrzostw świata często obfitują w pamiętne mecze. Czasem takie spotkania kończą się bardzo dramatycznie, Jacek. Jak choćby 12 lat temu starcie Niemców z Argentyną, kiedy Abbondanzieri musiał zejść z boiska po faulu Klozego, za który ten nie obejrzał nawet żółtej kartki. Kilka minut później Kloze wyrównał, a potem Niemcy pewnie wygrali w rzutach karnych. Zemail. Bednarek, dobre przejęcie. Grzegorz Krychowiak. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Lewandowski ma dobrą okazję do strzału. Jest! Gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Jeśli się ma ciąg na bramkę, instynkt strzelecki jak ten zawodnik, to można liczyć na wiele takich goli. Tak, ale bramkarz miał trochę pecha. Obronił pierwszy strzał, ale na dobitkę poradzić już nie ma. Piłka znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi. Fabian Szar. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Behrami. Gelson Fernandez. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Lewandowski. Blisko pole karne, może strzelać. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Atak przerwany, piłka wybita, zagrożenie na razie minęło. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Oddaje strzał. Ależ fantastyczna obrona. Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. Piłka dośrodkowana. Lewandowski. Piłka w rękach bramkarza. Blisko już do bramki. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Dżemaili. Seferowicz. Ach, kapitalne podanie. Zaraz możemy mieć remis. Od rzutu wolnego Polacy. Bereszyński. Nieudana akcja. Dżemaili. Gelson Fernandez. Szwajcaria w natarciu. Seferowicz. Strzał, ale prosto. Uderzenie w stronę bramki. Ach, szkoda. Za nami dobra pierwsza połowa, ale liczymy na więcej. Tak, mam nadzieję, że obie drużyny zdołają co najmniej utrzymać to tempo i walka o półfinał nabierze jeszcze większych rumieńców. Lewandowski.
Gelson Fernandez. Seferowicz. Zemail. Zatrzymany atak. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. To jest ta chwila. Będzie rzut rożny dla biało-czerwonych. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Kamil Gosicki. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Ależ niesamowita sytuacja. Piłka uderzyła jeszcze o słupek i mamy gola. Z boku wyglądało, że strzał minie bramkę, więc chętnie obejrzałbym tę sytuację jeszcze z innego ujęcia. Wynik 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Fabian Szar. Gelson Fernandez. Shaqiri. Ależ teraz luka na skrzydle. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Piszczek. Fatalne podanie, no i strata. Odegrał ponownie piłkę. Renato Stephen. Zagrywa do tyłu, do kolegi. O, wślizg Błaszczykowskiego. Mało brakowało, a byłby rzut rożny, ale piłka poleciała nieco w bok i wznowienie nastąpi zza linii bocznej. Nie chciał trener ryzykować, zdejmuje z boiska zawodnika, który ma na koncie żółtą kartkę, wprowadzając nowego. Jest szansa! Co za interwencja! Wspaniała reakcja od... Ruchowa obrona, naprawdę klasa światowa! I mamy zmianę w reprezentacji Polski. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Ach, zupełnie mu nie wyszła ta główka. Teraz patrzy i pewnie się zastanawia. Zastanawia, jak to się stało. Źle obliczył lot piłki, albo ruch głową, albo jedno i drugie. Wychodzi na czystą pozycję. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Oddaje strzał. Niesamowicie to obronił. Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Słupek ocalił ich od straty gola. Piłka odbita, wraca na murawę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. No, z tego miejsca można strzelać. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Robert Lewandowski! Gol, jest piłka w siatce, brawo! Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. Ależ błyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat-tricka w jego wykonaniu. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży. Rodriguez. Szwajcaria w natarciu. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie?
Grzegorz Krychowiak. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Mocne, za silne, za głębokie dośrodkowanie. Spokojnie przejęte przez bramkarza. Mija właśnie 80. Nie ma spalonego! Robert Lewandowski przejmuje to prostopadłe podanie. Za schodzącego z boiska reprezentanta Szwajcarii wejdzie kolega z ławki. Lichtsteiner. Lichtsteiner. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Bereszyński. Łukasz Piszczek. Polacy atakują. Wybiega na pozycję. Dobra okazja. I nie ma bramki. Bramkarz był tam, gdzie powinien. Klasowa interwencja, naprawdę najwyższej próby. To granie piłki z rzutu rożnego. Fatalnie to uderzył. Źle trafił piłkę. Przy uderzeniach głową to częsty problem. Wystarczy ruch sekundę za wcześnie lub za późno. I właśnie widzieliśmy, co się wtedy dzieje.